Odurzamy od komornika, pomagam dłużnikom wyjść z długów dzisiaj. Najpiękniejsza Agnieszka, chociaż nie wiem, czy mogę tak mówić, bo tutaj oddłużane jest małżeństwo Agnieszka i jej partner życiowy, czy to mąż, nie mąż, zaraz się dowiemy. Około, znaczy ponad 100 tysięcy długu, Aga już u nas była. Cóż mogę powiedzieć, oddłużamy również na raty, jeżeli kogoś nie stać na pomoc prawną, no to możemy rozbić pomoc prawną w ratach tak, żeby było stać każdego, czyli na każdy portfel, że tak powiem. Przypominam, że wszystkie wywiady zapisywane są na kanale na YouTubie. Mój kanał nazywa się Oddłuża Mateusz Swobodzian, jest ponad 1500 różnych filmów, wywiadów, rozmów. Przypominam, że my głównie zajmujemy się oddłużeniami, ale przy okazji również załatwiamy dotacje na remonty domów między 66 tysięcy a 135 tysięcy. To znaczy, jeżeli masz dom, ty, ktoś w twojej rodzinie, jakiś twój, nie wiem, jakaś zaufana osoba, sąsiad, wujek, ktokolwiek, możemy zrobić bezpłatny audyt, czyli sprawdzić, czy tobie się pieniądze należą. Pieniądze są brane pod, im mniejsze zarobki w gospodarstwie domowym, tym większa dotacja na remont domu. Dobra, Aga, ponad 100 tysięcy długu. Jesteś gotowa? Tak, jestem. Dobra, ile ty miałaś długów? Przynajmniej mniej więcej, pamiętasz? 4 500. Jeszcze raz? 4 500. I 500? Bo tutaj małżeństwo jest zadłużane, tak? Nie, mąż osobno, mąż 200 tysięcy. Ty miałeś dwóch wierzycieli, 24 i 500, tak? Dobrze to zrozumiałem? 4 i 500 tysięcy. Jezu, to ja was okłamałam, bo ja powiedziałem, że Aga ponad, no w sumie tak, no ponad 100 tysięcy to pół miliona, dobra, okej. Okay. Pół pani długu, pół miliona. A jak ty w te długi wpadłaś? 4 lata temu zmarł mój syn. No i po śmierci zna depresja, pożyczki brałam, żeby kupić dla syna pomnik, coś pięknego, żeby miał na pomniczek i w ogóle. A potem po roku czasie dostałam nowotworu szyjki raka. Lecić dostałam. Okej. Co tam się dalej działo? No i potem stwierdziłam, że mąż zauważył, że ze mną coś jest nie tak, że pieniądze mam i w ogóle. No i pojechać do psychologa, brałam leki, jak ja zaczęłam te leki cały czas. Uświadomiłam sobie, co ja najlepszego zrobiłam w życiu. I teraz jak ja mam rentę socjalną, i tak się zastanawiam, jak mam to spłacić, że nie... Słucham, słucham. Ja taki spokojny jestem zawsze na wywiadach tutaj. Opowiadajcie historię, żeby zainspirować ludzi. Dawać tutaj brawa w komentarzach oczywiście. Czyli pół miliona no i... tutaj, tak? No i potem jak brałam, zaczęłam brać leki i potem żałowałam i potem płakałam całą noc, w dzień. Nawet nie wychodziłam z domu. Bo tak zadłużona jestem, że nie potrafię spłacić. No dostaję 1260 zł miesięcznie. Jak mam to spłacić? Na raty nie chcą, żebym im dała. Bo oni chcą. I co dalej? Znaczy, jeśli chcesz, to ja chętnie posłucham, tak? Bo w sumie nie wiem, ile możesz zdradzić, a ile byś nie chciała. No już wszystko mam chyba do powiedzenia, bo już więcej to już no, nie pamiętam, co się wydarzyło. Czyli tak, czyli ponad pół miliona długu. A ile ty czasu zmagałaś się z tymi długami? 4. Jeszcze raz? 4 lata. 4 lata. A ty byłaś na etapie komornika, czy dopiero w indykacji? Nie, ja już jestem na etapie komornika. Dobra, a jakieś takie największe przykrości, jakie miałeś związane z komornikami, z indykatorami, nie wiem, ktoś się nachodził, wydzwaniał, może komornik był z policją? Nie, jeszcze komornika nie było z policją, cały czas dostaję listy z komornika, że mam natychmiastową wpłatę zrobić i tak cały czas listy przychodzą. Gdzieś ty mnie poznała w ogóle? Ja cię poznałam przez TikToka, oglądałam ciebie tak częściej.
I tak mówię do męża, może ja, nie wiem, napiszę Mateusza i żeby mi pomógł, bo tak to bym nie dała rady. Okej. Czy to ty wyszłaś z inicjatywą, a nie twój mąż? Ja najpierw, a potem twój mąż. Okej, okay, tutaj jak rozumiem, razem byliście u nas w kancelarii? 12 września jedziemy do kancelarii, do Bydgoszczy, do was. A to dopiero przyjedziecie, dobrze. Nie wiem, czy to. Tak. A dobra, chciałem coś powiedzieć głupiego, ale może nie będę mówił, bo na żywo jest. Okej, okay, czyli. A co ci. Ja jestem pierwszą kancelarią, z której korzystacie, czy którąś z kolei? Nie, pierwszy raz właśnie z tobą. A miałeś jakieś wcześniej rozmowy z innymi kancelariami, wstępne przynajmniej? Nie, było. Dobrze, a to w takim razie czym ciebie i męża przekonałem? No bo mój sposób marketingu w mediach jest taki trochę różny, powiedzmy. Odbiega od szablonu typowej kancelarii. Ci powiem tak szczerze, te wywiady, co prowadzałeś z ludźmi, co potrzebują pomocy, i jeszcze filmiki i oglądanie ciebie na TikToku, to nam przekonało, że warto zaufać tobie. No i zadziałyśmy, że napisaliśmy do ciebie. Ile czasu potrzebowałeś, żeby się odezwać do mnie od momentu, kiedy pierwszy raz mnie zobaczyłaś? Z dnia na dzień? Kilka miesięcy? Nie, chyba 15 minut to było. Tylko? Ja jestem tylko grzeczny na wywiadach, więc nie mogę zawsze wyzywać ludzi od cebulaków. No dobrze, Agnieszka, nie wiem, chciałabyś może coś tak dodać, jakieś takie przemyślenia, tak z perspektywy czasu, patrzę na to wszystko już po rozmowach z nami. Są jakieś takie przemyślenia, nie wiem, może się czegoś bałaś? No bałam się, z jedną stronę bałam się, że nie wypali ani coś, i, no, ale to przypominało mnie cały czas, bo oglądałam cały czas te twoje filmiki i w ogóle te komentarze i w ogóle od ludzi, że no warto napisać, warto działać i może się uda w końcu. Może przestanę w końcu no, brać leki na depresję, bo cały czas biorę, cały czas się boję po prostu. No? Ale ta depresja jest spowodowana śmiercią dziecka głównie, tak. Czy całą sytuacją z długami też? Z długami, ze śmiercią dziecka, z rakiem, co miałam, co udało się. No i tak cały czas to mi trzyma. A długo wychodziłaś z tego raka, jeśli to nie tajemnica oczywiście? No, szczerze ci powiem, to tak gdzieś pół roku miałam do wyleczenia chemioterapii w ogóle i cały czas bałam się, czy wyjdę z tego i w ogóle, a cały czas rósł. Cały czas te procesy rosły i ja normalnie no, nie chciałam żyć po prostu, nie chciałam mi się żyć. Czy ta choroba, no rak, śmierć dziecka, czy to jakoś powodowało w rozmowach z wierzycielami, z windykatorami, czy z komornikiem, jakoś, nie wiem, dawali ci oddechnąć, czy mieli to po prostu w dupie? Nie, cały czas SMS-y były od komornika, od listy przychodziły ze sądu też i to normalnie. Czuły, że mąż też mi pomógł, żeby te listy w ogóle schować te na boki, żeby mnie nie denerwować, żebym była spokojniejsza. Jak ty dałaś radę, co? Taka ciężko. Historia. A miałeś jakieś. A miałeś na jakie. Czy miałeś jakieś wsparcie ze strony najbliższych, czy zostałaś siłą rzeczy no, ze swoim partnerem z tymi problemami? Jak ja bym powiedziała w rodzinie, to by rodzina by mnie wyzywała, no tak szczerze, wyzywała, że zadłużona jestem i o takich by wyzywali, że wolę to dla siebie to trzymać i mąż też. To co to za rodzina, jeżeli nie ma wsparcia? Ja nawet nie mówię tutaj do Agnieszki, tylko mówię ogółem. Słuchajcie kochani, to jest dla mnie
Niezrozumiałe, jak można liczyć się ze zdaniem ludzi, którzy nigdy nie zadzwonią do ciebie, gdy masz kłopoty, nie? Dobra, żeby nie przedłużać, bo tak na taki króciutki wywiad chciałam zrobić, jakieś takie podsumowanie. Może byśmy zrobili tak, że ja zadam krótkie pytanie, krótkie odpowiedź, żebyśmy tak w minutkę podsumowali, dobrze? Gotowa? Tak. Mhm. Ile to masz mniej więcej wszystkich długów? Tylko ty. Tylko ja mam no 24 i pół tysiąca złotych. I pół miliona. Pół miliona nie. Czekaj, jeszcze raz, bo wcześniej było, że 25 i jeszcze raz. Ile masz długów? Bo może wcześniej coś zrozumiałam. 24 i pół tysiąca. Dobrze. Jak ty w te długi wpadłaś, tak w skrócie? No przez śmierć syna, przez chorobę i depresję. I depresja była spowodowana również śmiercią syna, dziecka i długami, tak? Ile czasu potrzebowałaś od momentu, kiedy mnie zobaczyłaś pierwszy raz, żeby napisać o pomoc? No tak gdzieś jak wyszłam od razu na TikToka i zobaczyłam ciebie, no od razu no, napisałam do ciebie o pomoc. To czy tak zajęło chyba 15-20 minut. I rozumiem, że bierzesz swojego zadłużonego partnera życiowego za rączkę i przyjeżdżacie do nas na kawę do Bydgoszczy oddłużać się, tak? Tak, tak, tak. Dobrze, tylko za rączkę proszę go zabrać. Dziękuję ci, Aga, że znalazłaś chwilę. Dziękuję wam, że tutaj byliście. Przypominam, że załatwiamy oddłużenie również na raty. Jeżeli kogoś nie stać, możemy to rozwieźć w ratach. I przypominam, że załatwiamy dotacje na remonty domów do 135 tysięcy. Jeżeli macie dom do remontu, wy albo ktoś od was z rodziny, to możemy po prostu sprawdzić, czy wam się należą te pieniądze. Dziękuję, że znalazłaś czas. Dziękuję również wam. I w ogóle chciałem się pochwalić, że prokuratura oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta zabrał się za jedną z poznańskich kancelarii. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Wystarczy to wpisać w Google. Informacja jest dzisiaj w ogóle. A afera jest z tego tygodnia. Dziękuję ci, Aga, że znalazłaś czas. Z mojej strony tyle. Koniec. Dziękuję.